kogo to interesuje, ale patrzcie, tak leje, a ja mam gówno. Ściera to jest życie. Jedziemy. Patrz, jak się kudły cieszą na kanapkę trwala. Woo! Zamknę okno i teraz będę krzyczeć. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jak możecie zauważyć, usłyszeć, leje jak cholera. Rano skrobałam szybki, to znaczy nie skrobałam, włączyłam, szybko poszło. Dzisiaj mamy, już tłumaczę ile, bo przecież to jest bardzo ważne, 6 stopni. I pamiętajcie o tym, że ja mam nadal moje stare, ale jednocześnie nowe włosy, nie? Rozumiecie? To ja też. Człowiek jest głupi, nie? Jadę do domu, zrobię parę rzeczy, bo muszę coś na kompie zrobić i za godzinę jadę do Pepco, bo przy okazji jadę w jedno miejsce i dlatego znajdę się w Pepco. I ja tam nie jeżdżę specjalnie, bo ja mam 20 km w jedną stronę, no to tak bez sensu. Chociaż ostatnio odbiło mi i pojechałam sobie 20 km w jedną i w drugą stronę po kanapkę trwala. Jadymy? Pewnie, że jadymy, nie? Odpalił. A co miał mnie odpalić? Nie wiem, czemu ja taka zachwycona byłam. Kogo to interesuje? Ale patrzcie. Tak leje. A ja mam gówno. Na samochodzie. Czy jak jest na klamce z tyłu, to też jest na szczęście. Tu. Po prostu wsiadamy i jedziemy dalej. Teraz te 20. No to chyba już spłynie, co? Przynajmniej mam takową nadzieję. Wiecie, jak leje? Jeju! Chciałoby się zaśpiewać. Ciągle pada. A tu można zaśpiewać. Cały dzień leje. A ty wiecie, jak leje? No ale dobrze. Przecież ten deszcz nie przeszkodzi mi absolutnie w niczym. Matko, moje nowe włosy mokną. Kamera wodoodporna. Jak dobrze. Ej, patrzcie, jak leje. Boże, zobaczcie, w końcu mamy ten świecznik z muminkami. Ale on tak na żywo specjalnie nie wygląda, wiecie? Nie podoba mi się jakoś. Jakie domki, domeczki. Jaki ty ładny jest. Dziadek, jaki przystojny. Skrzacik. Tu jakaś pani. Ciastek, jaki śmieszny. Naprawdę jesteś śmieszny. Ale on jest chyba pod drzwi, co? Bo on jest taki ciężki. Tu jakiś bałwanek. No jest trochę tych ozdóbek. Ładne to, tylko to jest, zobaczcie, na jeden sezon, nie? No przecież potem cały po grudniu, no to już dziecko nie będzie w tym chodzić. Zobaczcie na babyczki. Jakie śliczne. Zobaczcie, jakie reniferki. Jakie reniferki. O. Tu jakie ładne. I znowu myszka Miki świąteczna. Ja już mam jej dosyć, wiecie? Ale sweterek ładny, patrzcie. Ładny. Tu największe. Taki fajny polarek. Dobra, ale czekajcie. Zobaczcie, jaki boski do tego bluzka. Super. O, ten komplecik też ładny. Ładnie wygląda. Czekajcie, ten komplet, dwie dychy. Ze spodenkami. Fajny. Dobra, ale czekajcie, jakby ktoś potrzebował coś świątecznego, no to patrzcie. Myszka Miki. Sweterek jaki fajny, czekajcie, zobaczmy go. Ładny, nie? Ładny sweterek. To ładny też. Myszka Miki. Tu mamy takie cuda. O, to już takie prawdziwe, bo wiecie co? Laura za kilka dni ma sesję zdjęciową w przedszkolu. Związaną ze świętami i tak patrzę, czy czegoś by nie kupić. Ogólnie mamy strój w domu, ale jakby coś tu ładnego było, to może jej wezmę. Ale widzę, że tak nic mnie nie porywa. Tu macie też na większe dzieciaczki. O, sweterki. To są w sumie te same kroje, co te czapki przed chwilą wam pokazywałam. Dużo na dużych. Nie, nie chcę. Sesja zdjęciowa to może... Patrzcie, do sesji na przykład. Jakie fajne krawaty dla chłopców.
Kto się kręci? Kto się kręci? O matko, czemu to się tak ciężko? O, patrzcie, jejku, zrzuciłam. Szybciutko podnosimy buciki, reniferki, mikołajki. Nie, bo wiecie co? Patrzę, czy nie ma jakiejś fajnej gumki na tą sesję. Czy może jakąś kokardę? Bo pastę to ona nie pójdzie, nie ma w ogóle opcji. Jejku, co ja robię, patrzcie. Co ja wyprawiam w ogóle? Patrzcie, spinki ładne, ona nie będzie chodziła w spinkach, kurczę. Nie ma opcji. A tu co to jest? Opaski? Co to jest? Jest tu po polsku? Opaska. Taka do makijażu, bym powiedziała. Tylko ciekawe, czy dorosłych to wejdzie. Patrzcie, jak potrzebujecie jakieś takie, to fajne. Dobra, chodźmy dalej. I znowu ty, a ty masz narty, ziomuś. Fajny jesteś. Ty, jaki przystojny. Ten dziadek, cztery dychy. A i tu drugi. No ładny. Tu mamy jeszcze dziadki w małej wersji. I te małe, 25 zł. Drugi taki mały gówniarz. Ale pamiętacie za naszych czasów? Jak wchodziły nauszniki, jak to było ciężko dostać. Matko, to był rarytas. Zobaczcie, drugi to jest kocyk w muminki, patrzcie. Ale wiecie co, to jest z tych małych, już wam mówię. Tak, 75 na 100 i on kosztuje 22 zł. No to cena boska, ale to jest z tych małych, ja nie chcę, bo jest za mały. Jaki słodki na prezent dla kogoś. To kosztuje 4 dychy. I kim ty jesteś? Czy to jest jakiś kocyk z zabawką? Pięknie wygląda. Czekajcie, tu mamy coś świątecznego. Co tu mamy? Majtki. No dobra, majtki to jeszcze dzieciakowi później założysz, nie? Bo nigdy nie będzie widział. Ale wiecie, czego szukam? Tych bucików, co były ostatnio. Te świąteczne. Których nie wzięłam. Bo teraz bym jej wzięła... Bo teraz bym jej to wzięła na tą sesję, wiecie? Bo mamy albo czerwoną sukienkę, albo, o Jezus, jak ja nagrywam, albo mamy inny zestaw. Do tego bym jej założyła te buciki do przedszkola. Paputki w sumie, to nie buciki. Taki plecek ładny. Psi patrol. Nie, kurtki powiem wam ładne. Dobra, lecimy dalej. Zasłony. Nie, obrusy, nie zasłony. Obrusy. Poducha świąteczna. Poszewka w sumie, nie? Nie poducha. Jakaś ozdoba. Taka. Czekajcie, co tu mamy dalej? Ze świątecznych. Aha, to są dla dzieci do malowania. Patrzcie, bałwan. Bałwan. Tu coś do sklejania. A tu domek. Piernika 8 zł, taki do złożenia. A może to weźmiemy na vlogmas, co? No tak nawet ładnie wygląda, to jest z takiej pianki. No, no może będzie fajny. Patrzcie, to fajne. Jezu, jakie to lekkie. Myślałem, że to ciężkie. Taki projektor, 3 dychy. Ale są te różne girlandy, o patrzcie. Tu są takie z końcówkami gwiazdeczek, to 25 zł. Bo to moje, to wam mówiłam, co ja mam na oknie ostatnio, pytaliście. Ja to kupiłam na Allegro kilka lat temu. Ale fajne laski cukrowe, zobaczcie, jakby gdzieś wsadzić. Pudełko świąteczne ładne. Aha, bo to są takie pudełka ozdobne, dobra. Ładne. Ładne takie pudełko. A to jest aha, tylko to jest zestaw, czy co to jest? Czy to jest po prostu jedno? Czekajcie, tu jest cena 8 zł, a w środku są inne. Dobra, czyli jedno pudełko to jest jedna cena. Ale jak na prezent? Ładne. Jakie mu humorki śliczne. Dziadki. To też ładne. Jako ozdoba. Ładnie wygląda. Powiem wam, że jest bardzo, ale to bardzo dużo ludzi. A jest 9:20. Aż jestem w szoku. Dobrze, tutaj mamy jakieś świąteczne do pieczenia. No ja foremki różne mam. Słomki świąteczne. Słomki ile? 6 zł. Patrzcie, Mikołaj, bałwanek. To może weźmiemy. No nie. Bo ładnie to wygląda.
O, tu jak macie takie potrzeby świąteczne, to proszę. No ja mam tego. To mi jest niepotrzebne. Tu, ej, zawsze jak tu wchodzę, to myślę, że to jakieś zabawki, coś, a to dla psów. Dla zwierzątek. Dobra, patrzcie, ten kubek ładny. Ładny. I taki jeszcze nadający się do picia. Tak, da się jeszcze się z niego napić. Bo nie jest taki strasznie gruby i dobrze wyprofilowany, ładny. Tu mamy to, co było. Te talerzyki ładne są. Tutaj jakiś Mikołaj, paterka taka, ładny. I tu kolejna faza kubków. Ten taki skromny, ładny, podoba mi się. I kształtem jest dobry do picia. Takie, o, patrzcie, laski i cukierki. A tu tak jest taką, można sobie posypać czekoladką, żeby były dziki. O Boże, patrz, a nie, myślałam, że to taki wielki kubek. A to jest zestaw. No dobra, to nie. Tych rasowych świątecznych nie biorę, bo ja mam bardzo dużo. Od kilku lat i nie potrzebuję. O, patrzcie, pytacie się, czy jeszcze są te kubki, co ja kupowałam. To są te zwykłe czerwone z tym uszkiem. I one są po 10 zł i są. I taki jeszcze. Tylko to takie ani do picia, ani... Nie, to tu takie zwężone od góry, nie fajne to. A tu te z podwójnym dnem, jak ktoś pije espresso. Ale ładne. Ale te fajne. Dla mnie kształt dobry. Ej, przed chwilą tak trzymam kamerę, nagrywa mnie. Taki dziadek wchodzi, ja gadam. Nie patrzę na niego wzrokowo, nie? On dalej patrzy. I sobie poszedł. Sobie myśli, crazy dziewczyna. No crazy, proszę pana, crazy. No ja tych kubków nie biorę, bo ja mam dużo z Homendiu. I ja je po prostu wystawiam jako ozdobne. Ale ładne są. Ładne. Naprawdę ten mi się jeszcze podoba. Taki jest taki skromny i taki idealny do picia. Fajny. Ale ten z tymi nogami też się da z niego wypić. To też jest taki poręczny. Czekajcie, ile ten kubek w ogóle? Z dwie dychy? Czy 15? 15. No to cena jak najbardziej okej, nie? O, czekajcie, tu są te paputki. No i patrzcie, to jest to, co ja sobie ostatnio chciałam kupić, nie? To jest dziecięce. Jakie to jest piękne. Gdyby to wprowadzili większe, to mi bierzcie 39. Nie, no żartuję. Czekajcie, o, to chciałam, tak? To. To chciałam jej wziąć do sesji. Czekajcie, to może weźmiemy. Tylko tak się zastanawiam, 22, 23... No ona ma 24-25, ale kurczę, że jej, o Boże, no co ja robię dzisiaj? Kurczę, że jej nie ma. Buty to jednak zawsze lepiej mierzyć dziecku jak jest. Czekajcie, 24-25. To zdecydowanie lepsze. Albo bym jej wzięła, powiem wam, do tej sesji takie coś. Tylko gdyby to nie była myszka Miki. Jakoś tak, te też ładne. A tu co to jest też? A nie, to jest, co to jest? Aha, to jest opaska i skarpetki. No ale ona w takim czymś nie będzie chciała sobie zdjęcia zrobić, ja już ją znam. Skarpety jakie boskie. Jezu, jak ja trzymam tę kamerę. Czekajcie, co ja robię. Albo te, do sesji. No boskie. 146, 152. Wiecie, że jak ważyłam najmniej w swoim życiu, te 57 kg to było, to ja wtedy właśnie, w Pepco już były rzeczy i ja potrafiłam na dziale dziecięcym kupować sobie rzeczy, poważnie. Także sobie wyobraźcie, jaka ja byłam chuda. I wchodziłam właśnie w taki, na te 1,50 m, coś takiego. Także takie były czasy, moi drodzy. Zobaczcie, jaka ładna biedroneczka. Ładna ta biedroneczka. No i chciałam powiedzieć, że tam była piżama w muminki, ale ona jest nieładna. Po prostu. No nie wszystko, co jest z muminkami, musi być ładne, nie? No zobaczcie, Fatum Los Przeznaczenie. Masterchef. 25 zł. A co to są, ścierki? Ej, wiecie, że to mi się przyda? Nie, wagi to ja nie potrzebuję. Tak podeszłam do tego sceptycznie. I ja nie wiem, czy sobie tego nie wsiąść. Bez kitu. No patrzcie, to nie chce iść. Jest. Nie, ja chyba to wezmę. Mamy kubki, ale kubki mi się nie podobają. Czy tu mamy coś takiego fajnego? To jakieś takie te zapachy.
Jezus Maria, doniczki, ja zapomniałam. Ta jest bardzo ładna, ale ona jest mało praktyczna, żeby coś do niej włożyć. Bo tu na dole takie wąskie. I to kosztuje 35 zł. Bardzo ładne. Nawet się zastanawiam, czy by tego nie wziąć. Te czarne też ładne. 20 zł. Taki mały gówniarz, dwie dychy, drogi. Drogi. Dobra, przejdę się, zobaczę, może po ciebie wrócę. Czekajcie. No tu jak potrzebujecie, to nadal to jest. To kosztuje 3 dychy. Jakbyście potrzebowali. Dobra, tu mamy też doniczki. No matko kochana. To też ładne, ale no cały rok z taką choinką nie będę. No chyba, że kwiat taki, który przykryje, no to w nosie, nie? Wiecie, że to już jest od długiego czasu i teraz to kosztuje 3 dychy. I ja zawsze jak na to patrzę, no to kolor jest ładny, nie? Tylko, że mi do niczego nie pasuje. I ja tak myślę, żeby to przesprayować na czarno. Nie? To wtedy będzie miało sens. Ale zerknijmy sobie jeszcze tutaj, co mamy. Co my tu mamy? Lampki, lampeczki. To mi się podoba. Ładnie to wygląda. Czekajcie, coś tu mamy takiego fajnego? No tych LEDów. Mnóstwo takich, jak ktoś potrzebuje. I ta doniczka. Ona też już jest dosyć długo i też mi się tak bardzo podoba. 50 zł. Też jest ładna. Co to jest? Ty jesteś wazonem? Kim ty jesteś? Te lampy ładne. Podobają mi się te lampy, patrzcie. Ta lampa ładna. O. I ta lampa kosztuje. Ile ty kosztujesz? 70. Droga jesteś? 70 zł? Jeszcze taki. No nie plastik, nie wiem co to jest. Takie większe echo jest. Może nie takie gówno. Te talerzyki też ładne. Jakaś seria świąteczna jeszcze. To też ładne. Bardzo mi się podoba. Ja, Karolina Kowalczyk, nie wyszłabym z doniczką. Dawno nie wychodziłam. Ale myślę też o tej, żeby to naprawdę wziąć i przesprayować za 35 zł. I to już jest wizja, nie? Patrzcie, to jest bardzo ładne. Taki duży, nie wiem jak to kamera oddaje, ale to jest duże. To jest taki dzbanek do gotowania. To 50 zł kosztuje, bardzo ładne. Tu nadal jest ten słoik z tym dziadkiem, ze dwa zostały. Patrzcie, Dehamery Chwysmes. Meły Chwysmes. Meły Chwysmes. Tu jak pieczecie, to patrzcie jakie fajne. Można powtykać. No i tyle. Teraz biorę moją doniczkę. Jezus, zaraz coś zwalę. Jeszcze idę tu raz zobaczyć, co tu mamy, bo tu nie byłam. A, koce, kocyczki. Koczyczki. Kocze, koczyczki. Kocze, koczyczki. Kocze, koczyczki. Zacięłam się. Nie, idę chyba po tą doniczkę jeszcze raz zobaczyć. Aha, jeszcze tu nie byłam. Tak, miałam wejść i wyjść. A z przodu też nie byłam. Wróciłam po tą donicę. Nie wiem, czy się nagrało, bo miałam przegrzanie kamery. Ja ją wezmę sobie. Wezmę. A myślałam, że to jest Natty Light'a. Taki domeczek, też ładny. I czekajcie, taka mała doniczka. 4 zł. Też jest jedną. Te małe są tak mało potrzebne, ale czasami są potrzebne i nagle ich nie ma. To może z jedną weźmiemy. Dobra, jesteś cała? Jesteś cała. Ale te latarynki też ładne. 60 zł. To jest takie chyba metalowe. Tu w środku jest mała i mała kosztuje 30. A tutaj dla fanów Harry'ego Pottera. Nigdy nie obejrzałam ani jednego całego odcinka. 25 zł, jakaś przecena. Wiecie co? Przyznam się wam do czegoś, że ja doskonale wiedziałam, że dzisiaj zjem tego nowego drwala. Tego z chrzanem. No i zaraz po niego jadę. I myślę, że to jest bardzo dobry moment i odpowiedni moment na to, żeby poprawić sobie usta. Aj. Te inne mnie nie interesują, interesuje mnie ten z chrzanem. I wyobraźcie sobie jedno. Wiecie, że Dawid mówi, że nie jest fanem kanapki drwala, nie jara go. A napisałam do niego, że jadę po tego nowego drwala z chrzanem. Chcesz coś? Weź mi też.
No i dzisiaj są w końcu frytki zakręcone, bo się okazało, że ostatnio to one jeszcze nie weszły. Ja myślałam, że w ten dzień, kiedy weszło to, to weszło też tamto. Się okazało, że nie, dlatego nie było, no. Jedziemy. Patrzcie, jak się kudły cieszą na kanapkę trwala. Woo! Tak, tak, mam. Super, dziękuję bardzo. Jaki człowiek jest głupi! Jakbym kuźwa w totka wygrała, bez skitu! Bez skitu! Nie, chcę frytkę zakręconą spróbować, bo ją kocham nad życie. Tak wybitnie mocno pada, że to jest jakieś nieporozumienie. W tej kamerze chciałam wam jeszcze pokazać te słomki. Słomki to się akurat u nas bardzo często używa. No jak widzicie, mamy Mikołaja, bałwanka, ciastka i reniferka. Bardzo ładne. No i najfajniejsze są te ręczniki! Masterchef. Nie, ja się nie uważam za jakiegoś wybitnego kucharza czy kogoś, ale fajna seria, powiem wam. Bo normalnie jest seria zrobiona przez Masterchefa, to jest normalnie seria zrobiona z programu. No i w sumie, gdyby były fartuszki, to i tak bym nie kupiła, bo ja nie używam fartuszków, więc by to było zbędne. No a ściera to jest używana cały czas, no przynajmniej u mnie w kuchni. I zawsze mam dwie w użyciu. Fajne to, naprawdę. Bardzo fajne. Kubki mi się nie podobały, patelni nie potrzebuję, ale ściera? Ściera to jest życie. I mówiłam, 25 zł. I teraz jeszcze w tej kamerze pokażę wam te paputki. Zaraz Laura przymierzymy, co? Czy dobre? I mamy jeszcze jedne buty. Mówiłam wam, że ostatnio były zamówione kozaki. I zobaczymy, czy te są dobre. Czekajcie. Czekajcie, bo się nie mogę tu rozłożyć. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, no przecież one są za wielkie, te buty. 6,27? Co ten tata zamawia? No tak wygląda, no bucik. Ładny, fajny. O, ale... Przecież ten but jest za wielki. Laura, musimy to przymierzyć. Tak. Bo tata nie umie butów zamawiać. On się uparł, że on zamówi buty, no i już drugie buty chyba są za duże. Bo te ostatnie, których wam nie pokazywałam, bo mówiłam wam, że jest opakowanie zaklejone do zwrotu, no to były tak za wielkie, że daj na spokój. Wyprawiasz. Chodź tu, przymierzymy najpierw. Te kozaki, które tatuś... Aha. No to jak ty z jedzeniem przyszłaś? Sama przymierzysz? Na tą nogę. Dobrze, zjedz. Nie no, kozaki fajne, ocieplane. One są chyba za duże, no. 26, 27? Mir! Pszk! Moja oplątwa. Że on mówi, że on zmierzył nogę centymetrem. I według tego, jak jest, wiecie, tabela producenta, no to na przykład tam są centymetry. Ja mówię, patrz na centymetry, bo tak mówię przy małym dziecku, to naprawdę jest duża rozbieżność. Za duże, nie? A założysz jeszcze jednego tego buta? Tak, te już przymierzamy. Już przymierzamy. Załóż tego. To są wielkie buty, no ludzie. I ja nie wytrzymam. Ale ci tatuś kaloszki kupił? Chodź tu, ściągamy i do zwrotu te buty. Zamówić, wiesz? No. Bo tata po prostu wybrał inny model, a rozmiar chyba ten sam. No, tylko na razie tego nie urywamy. Daj tu nogę, Tom. Poczekaj, no i zobaczymy. Czy jak Mikołaj będę? O. I dobrze, że ja nie wziąłam tych mniejszych. Patrzcie, jak mi się w sklepie wydawało, nie? Możemy urwać? Nie, czekaj, mama musi iść po nożyczki. Tu, ale fajne te papcie. Super te papcie. Daj, proszę, załóż drugi. Tu, patrz, tu jestem. Mama. No ubieraj ładnie. Ubieram. Czekaj, ja muszę to wyrzucić. Ale te mamy są buty. Tatuś, no gdzie 26, 27? No matko. Patrz. Pokaż. Nie, pokaż, daj ci pomogę. Chodź, przysuń się. Podejdź. Podejdź do mnie. Trzymaj się mnie. Podnieś nogę do góry. No, trzymaj się.
Mocno, dobra. Teraz drugą podnieś. Nie, trzymaj się, podnieś. Pchaj nogę. Dobrze. Ale ładne te buty. Stań tutaj trochę do tyłu. Fajne, na sesji zdjęciową będą fajne. Bo... O, skarpeta została. Fuh, jaki smrodziach. Śmierdo. Fuh, Laura. Laura, co to tak? Co to było? To twoje smrodzichy? Twoje smrodzichy to co? O, ta sama se wąchaj! Sama se wąchaj! Ej, i wiecie co? Mamy ten jeden moment, w którym właśnie dziecko zakłada spodenki i się nagle robi jak na wysoką wodę. Tyle za duże. Tyle za małe. W dniu dzisiejszym od nas dla was to wszystko. Jeżeli jest ochota i życzenie, to... To papa, to subskrypcja i kciuk do góry. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia. Cześć. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection.